Dzień dobry. Z Druk UK i nie tylko Druk UK. Mały poradnik, jak jeździć poprawnie na drogach szybkiego ruchu, na autostradach lub na drogach zwykłego. Nieważne, pojedynczych liniach krajowych, motorway, dual carriageway oraz single lay. Tutaj mamy teraz przykład, stoimy na lejbie. Lejba to jest taki mały zjazd, gap, koło zaraz ulicy, jak widać pas jest jazdy po prawej, po lewej las. Nieważne, jak prawidłowo wyjechać z takiego lejbaju, bezpiecznie i w ogóle. Czyli tak, stoimy, silnik jest włączony. Nie mamy wrzuconego biegu, ponieważ po co, bo nie będziemy zaraz wyjeżdżać. I tak, czekamy na dużą ciężarówkę, która będzie jechała z tyłu. Musi być naprawdę duża, te małe proszę ignorować. Czekamy, czekamy, jak już będzie blisko, tego nie widać z tyłu, ale ja opowiadam, co stanie. Jak już będzie blisko, to nie wyrzucając kierunkowskazu, wjeżdżamy jej pod zderzak. Szybko! I nie dajemy gazu. Nie dajemy gazu w ogóle, powoli, jak najwolniej, bez kierunkowskazu. Proszę tak zrobić, wyjechać. Pięknie. Cudownie. I taka ciężarówka wtedy musi być blisko z tyłu, nawet trąbić, a pan macha prawą ręką, złożoną w pięść. Góra, dół, góra, dół. To znaczy gest, świetny jesteś, dałeś radę, wjechałeś. Więc rada numer jeden. Rada numer dwa. Przejeżdżanie rond. Zasada jest taka, że jeśli zjeżdżamy trzecim zjazdem z ronda, czyli jak tu widać na tym znaku jest raz, dwa, trzy, zajmujemy prawy pas. Tak? Czyli w tym przypadku chcemy zjechać czwartym zjazdem, jak w moim, czyli zajmuję lewy pas i jadę w kółko, sprawdzając w prawym lusterku, czy przypadkiem nie mogę komuś przeszkodzić. Czy ktoś na przykład we mnie nie może stuknąć. Tak. Świetnie. Zjeżdżam z ronda, nie wrzucając kierunkowskazu. Najlepiej zajmując prawą linię. Prawą, o. Żeby przeszkadzać innym jechać. Pamiętać, prawą linię. Następne rondo. Najlepiej na tym rondzie zająć prawy pas, żeby uczestników jadących normalnie, prędkością 30 na godzinę, przeszkodzić im w wjeżdżaniu ronda. Tak, o, w ten sposób, trzeba zagrodzić temu, oj, i spowodować prawie kolizję, o, świetnie, super, tak robić. Porada numer 3, ograniczenie prędkości. Jeśli mamy ograniczenie prędkości do 30, oczywiście trzeba jechać 40. Jeśli ograniczenie jest do 40, oczywiście trzeba jechać 20. Tak, żeby wszyscy za tobą byli zadowoleni, że jedziemy tak powału. Byli z siebie dumni, że jesteś takim przedstawicielem, który pokazuje, że ostrożność to pierwszeństwo. Czyli 40, pamiętać proszę, trzeba jechać maksymalnie 20. 20. Zostawiając bezpieczny odstęp przed nami. Proszę bardzo. I o. I puszczać ludzi. O, proszę. Teraz przyspieszamy szybko, bo być może możemy spotkać się z tym panem na jego tylnym zderzaku. Oj! Uderzyć w taki samochód. Aha! Jeśli skręcamy właśnie w tym przypadku w prawo, wyrzucamy kierunkowskaz w ostatniej chwili. Tak jak było widać, ta pani na tym rondzie, co ten czerwony pojazd wjechał właśnie na mnie, prawie, znaczy ja na niego prawie wjechałem, ponieważ, czego ja zauważyłem, to pani wrzuciła dopiero jak była prawie na rondzie ten kierunkowskaz, bo zauważyła, że ja jadę. Więc rada numer 3, albo już nawet 4. Tak, to będzie co innego. Rada numer 4. Jeśli na rondzie wjeżdżamy, wrzucamy kierunkowskaz w jak najostatnim momencie. Najlepiej nie wrzucamy kierunkowskazu. Wtedy wszyscy inni uczestnicy drogi, którzy cię widzą, będą myśleli, że jedzie się prosto i będzie wtedy można spotkać się i porozmawiać z kimś po uderzeniu się razem, zderzeniu się samochodów. Rada numer 5.
po wyjechaniu z terenu zabudowanego, w którym było dla przykładu ograniczenie 30 lub 40, bo takie są minimalne, na drodze już nie w zabudowanym terenie, nadal jedziemy 40. Nie, nie przyspieszamy, jedziemy, bo czemu nie? Bo taka prędkość jest fajna i wspaniała, cieszy nas wszystkich użytkowników trasy, a zwłaszcza te 40 samochodów, które jadą za nami. Więc wiemy jedno wtedy i mamy dumę, ponieważ podąża za nami dużo samochodów, czyli to są nasi wielbiciele i oni lubią za nami jeździć. Zobaczcie, przed nami nie ma nikogo. Jakiż bezpieczny odstęp. Zasada, porada numer 6. Motocykliści. Jeśli zauważysz w swoim lusterku wstecznym, zewnętrznym, motocyklistę jadącym za tobą, należy zjechać do środka ulicy, powtarzam, do środka ulicy, uniemożliwiając temu motocykliście wyprzedzenia tak szybkiego pojazdu, którym jesteś ty. Powodując to, nieumożliwianie wyprzedzenia przez motocyklistę, automatycznie ratujesz mu życie, ponieważ nie może on ciebie wyprzedzić, więc nie naraża się na wszelkiego rodzaju wypadki, jakie mogłyby go spotkać. Zasada numer 7. Rowerzysta po prawej. Motocyklista po prawej. Jednoślady powolne. Należy, jeśli zbliżamy się do takiego pojazdu poruszającego się w tym samym kierunku co my, należy bardzo zwolnić i jechać za nim do najbliższej stacji benzynowej lub wielkiego zjazdu, cokolwiek, żeby upewnić się, że na pewno sprzeciwka nic nie jedzie, że można go wtedy wyprzedzić. Nie wyprzedzać, jeśli nie widzisz pojazdu sprzeciwka minimum kilometr. Jechać za rowerzystą, nie wyprzedzać. Nie wyprzedzać, upewnić się, że jest super, 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 super bezpiecznie, że można wtedy rowerzystę wyprzedzić. Informacja do rowerzystów. Jeśli droga posiada drogę rowerową obok, czyli na skraju jezdni, pasa, oddzielonego nawet, za żadne skarby tego nie używać. Jechać po drodze tam, gdzie uczęszczają pojazdy samochodowe i mechaniczne. Nie używać dróg rowerowych. Broń Boże! Zasada numer 8. Wpuszczać autobusy, jeśli chcą wyjeżdżać. Wpuszczać! Tam jadą ludzie, którzy chcą zdążyć na zakupy, do pracy. I tam siedzi kierowca, który wykonuje swój zawód i patrzy się na te wszystkie kreatywne świnie, które jeżdżą na co dzień, baranizna też, i mają swoje nerwy, więc wpuścić to naprawdę poprawi mu humor. Wyprzedzać na rondach wszelkiego rodzaju duże pojazdy. Zasada numer 9. Wjeżdżać wszystkim na drogi, nie używając pedału przyspieszenia. Zwolnić, jeśli się już jest wyjechało na podwójną linię. Żeby kierowca jadący za tobą musiał hamować, czyli sprawdzić sobie hamulce. Dobra zasada i rada. Bardzo świetna. Zasada numer 10. Trzymać się jak najbliżej samochodu poprzedzającego ciebie. Spowoduje to mniejszy opór powietrza, mniejsze zużycie paliwa, nowy zderzak co roku. Zasada numer 10, 11, porada. Parkując się na lay-byu, widząc przed sobą taką dużą ciężarówkę, zaparkować się jak najbliżej nie. Jak najbliżej nie, mniej, co by kierowca w ciężarówce nie widział, że w ogóle za nim stoisz. W przypadku potrzeby wycofania trochę ciężarówki, ponieważ będzie poprzedzała ją inna ciężarówka i będzie trudno wyjechać z takiego parkowania, z takiej lejby, kierowca będzie mógł, wycofując, zafundować ci nowy zderzak.
zasada numer 12. Słoma to naturalna rzecz. Przy załadunku 28 ton, po dojechaniu na miejsce 21 ton. Więc jeśli wyjeżdżamy, jesteśmy przeładowani, nie mamy co się martwić. Za 100 km będziemy lżejsi. Spalimy paliwo, to waży. Zgubimy ładunek. To też trochę waży. Ale to nie jest nie jest to żadne tam, moim zdaniem, złość, bo ta słoma tak i tak zostanie zwiana z tej ulicy. Ale w danym momencie taki słomiany śnieg. Słomiany. Fajnie tutaj w szybę mi uderza. Słomiany transport. Od razu może zasada numer 13. Podczas wyprzedzania takiego dużego, powolnego pojazdu, który przeważnie jedzie z prędkością od 50 do 55 mil na godzinę, czyli od 85 do 90 km na godzinę, podczas wyprzedzania takiego pojazdu należy siedzieć jak najbliżej takiego pojazdu, trzymać się z tyłu. I jeśli pojazd, który jedzie za tobą, już będziesz miał wolną drogę, że tak ten puścił nas, tak, wyprzedzać. Przyspieszając o 3 km tylko, wyprzedzać. Broń Boże, nie przyspieszać wyprzedzając. Wyprzedzać. No zajebiście. O, ale w tym momencie przypierdolić, żeby ta ciężarówka mogła zjechać. Ciekawe, czy kurde udało mu się, nie? Proszę, proszę. Następny król i władca ulicy, wyjeżdżający z parkingu, nie patrzący się, że jedzie za ciężarówka. Walić, wyjechać! Kurde, a jak? Wyjechać w ciężarówce, to też zasada numer 14. Numer 1 była, nie? Wyjeżdżanie z parkingu, nie czekać na dużą ciężarówkę i wyjechać. To był przykład naoczny, jak to zrobić. Oraz również był to przykład, jak wyprzedzać właśnie ciężarówkę powoli, i to była dobra sytuacja, jak zauważyliśmy, wyprzedzać ciężarówkę bardzo powoli, nie przyspieszając, żeby zrobić to szybciej i bezpieczniej, powoli, żeby właśnie w przypadku takiego wyjechania z takiego parkingu przyblokować tą ciężarówkę, żeby ona musiała hamować i nie mogła uciec na prawy pas, ponieważ ja, jako przedstawiający ten film, byłem na tym prawym pasie, a ciężarówka na lewym, i ona, ja jej nie umożliwiłem zjechania na prawy pas w takiej sytuacji. Tak należy, tak. To jest, było bardzo bezpieczne, bardzo porządne i bardzo, kurde, niekretyńskie. Zasada, porada numer kolejny. Napisz do bliskich, gdzie jesteś. Wiedzą, wyślij na Facebooka daną pozycję, położenie. Niech wiedzą, niech będą pewni, że jest wszystko z tobą ok. Nie pisz w domu SMS-ów, nie sprawdź wszystkiego przed wyjazdem. Będziesz miał czas. Jadąc. Przecież to kupa czasu, nie ma co robić. Zasada 15, porada 15.
zjeżdżając na parking, zwalniamy jak najmocniej, co by samochody z tyłu musiały też hamować. Zjeżdżamy na miejsca parkingowe, jadąc osobówką dla ciężarówek i zajmujemy jedną z tych dużych kratek na ziemi, dużych dla ciężarówek, po środeczku samym, po środeczku zajmujemy, ponieważ była wolna i taka duża, przecież to dla nas. Świetnie. I stoimy tak, godzinę, dwie. Pamiętajcie, ta ciężarówka za tobą, która tak dziwnie stoi, mruga światłami, trąbi, nie? Nie, nie, on nic nie chce. On jest po prostu, ostrzega cię, że daje ci znać, że jest dobrze, że jest fajnie. To też takie pozdrowienie. Pozdrowienie samochodów ciężarowych. Pytanie. Dlaczego te ciężarówki tak tu stoją? Nie pracują, nic nie robią, to czemu tak stoją? Ten tam jeden czyta książkę. Kierowca tej ciężarówki. Przecież mógłby jechać. Po co on tu stoi? Dla przyjemności? Jeżdżą? A ten jeden ma zasłonięte firany. To jak on jeździ z firankami? Po co w ciężarówce są firanki? Po co one mają tyle kół? Jak tak i tak jedna wisi w powietrzu. A może to zapasowe opony? Podsumowanie. Ten film nie miał absolutnie nic wspólnego z prawdą. Wszystko jest zmyślone. Zawartość tego filmu zażywacie na własną odpowiedzialność. Pozdrawiam.